Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu. Dzisiaj temat róż. Jak prawidłowo zabezpieczyć różę na zimę? Czy warto ją zabezpieczać? No i dlaczego to robimy? Słuchajcie, warto. Warto dlatego, że jak przyjdą duże mrozy, duże wiatry, to ta róża, ta nasza odmiana szlachetna, może nam przemarznąć. Jeżeli mamy już dorosłe egzemplarze, rosną gdzieś blisko budynków, nigdy Wam nie przemarzały, no to podejrzewam, że mają tam taki klimat, że nie przemarzną, ale jeżeli macie gdzieś na przewiewie, tak jak my tutaj mamy, więc warto tą różę zabezpieczyć. Nagrywaliśmy już jeden odcinek o różyczkach, w którym mówiliśmy, jak należy posadzić różę i dlaczego sadzimy tak, a nie inaczej. Nawiążę trochę do tego filmu. Róże, które my mamy tutaj w ogrodach, te ładne, pachnące, te kolorowe, mniejszy kwiatek, duży kwiatek, to są wszystko odmiany szlachetne, które były szczepione na różach mniej po prostu szlachetnych. I nawiązuję do tego filmiku i to szczepienie, jak sadzimy, zawsze trzeba posadzić niżej w gruncie po to, że w razie, gdy nasza róża przemarznie, żeby ona mogła odbić jeszcze gdzieś z tego szczepienia, a nie poniżej, bo jeżeli odbije poniżej albo odbije gdzieś z korzenia, to będzie to zwykła róża, taka nie zawsze ładna, nie zawsze pachnąca, a tak zawsze gdzieś uratujemy naszą różyczkę. Czyli co? Ja nagrywam ten filmik tutaj troszeczkę wcześniej, po to, żeby Wam pokazać, jak zabezpieczyć, po to, żebyście już byli przygotowani, kiedy przyjdą większe mrozy, żebyście mieli świadomość, jak to należy zrobić. Jeżeli są temperatury dodatnie, tak jak w tej chwili, nie okrywajcie, nie zabezpieczajcie jeszcze. Jak zaczną przychodzić pierwsze przymrozki, pierwsze znaki, pierwsze zapowiedzi takiej już bardziej surowej zimy, wtedy należy tą różę zabezpieczyć. Jak to robimy? Słuchajcie, ja używam torfu i używam kory. Jeżeli nie macie kory, możecie użyć dużej ilości liści, tak? Jak to robimy? Słuchajcie, wiadomo, że tutaj jest ta, w tym miejscu, o, tu nawet widzicie, mam podlewanie, w tym miejscu jest główny ten korzeń, główna taka bryła korzeniowa naszej rośliny. Także ja obsypuję sobie, słuchajcie, torfem, tak, dookoła. Zobaczcie, tutaj widzicie te pędy, wszystko, to są te pędy, które są, to są te szczepione, te ładne, tak? Czyli obsypuję sobie te pędy, że w razie gdyby ona nam gdzieś tam przemarzła, bo by przyszedł nagle, nie wiem, olbrzymi mróz, wiatrzyska i gdzieś by przemarzła tu u góry, ale nie przemarzną nam, słuchajcie, te pędy w torfie, tak? I teraz taki, oj, pochaczyłem się, słuchajcie, obsypując takim torfem, możecie powiedzieć, a, to już wystarczy. No niby wystarczy, ale jak zacznie padać deszcz, przyjdzie wiatrzysko, no to wszystko nam to może rozdmuchać, rozwiać, no i tego naszego zabezpieczenia nie będzie. Więc nie żałujcie torfu i na ten torf później, żeby to wszystko dobrze zabezpieczyć, używam kory. Obsypuję korą. Robię taki kopiec kreta. O, robię taki kopiec kreta. Starajcie się, żeby tych gałęzi nie połamać. Obtulić tą korą. Co to nam daje, słuchajcie? No ziemia pod spodem będzie ciepła, tak? Jeżeli to ciepło od ziemi będzie wychodziło, ta ziemia będzie się przy słonecznym dniu nagrzewała, wieczorem będzie oddawała ciepło, to ten nasz torf, ta nasza kora przytrzyma to ciepło na tyle, że ta nasza roślinka tutaj w głębi na pewno nie przemarznie. Robiąc takie zabezpieczenie, o, wszędzie ją dobrze tu otulcie, o, i taki kopiec kreta trzymamy aż do początków wiosny. Dlaczego? No dlatego, że w lutym też przychodzą duże przymrozki i ona może też przemarznąć. Czyli trzymajmy ją do początku takiej wczesnej wiosny, jak już będą pierwsze oznaki, że gdzieś tu nam zaczyna się powoli budzić. Wtedy musicie to wszystko
ściągnąć, rozgarnąć. My tutaj korę sobie rozgarniamy na całą tą powierzchnię, natomiast ten torf sobie częściowo wyzbieramy, częściowo też zostawimy, taka świeża warstwa. I co ja jeszcze stosuję wiosną? Podpowiem Wam taki fajny chwyt, co ja stosuję wiosną, żeby ta róża pięknie nam kwitła. Rozkopuję gdzieś, jak już ziemia wiadomo, że jest miękka, idzie rozkopać, rozkopuję gdzieś troszeczkę tak nawet ręką albo małą łopatką i wkładam skórkę od banana blisko korzeni. Zakopuję ją i zostawiam. Na pewno roślina będzie pięknie kwitła. Zastosujcie sobie nie tylko przy różach. Możecie albo robić gnojówkę z bananów, gdzieś mam też ten filmik o gnojówce z bananów, albo po prostu zakopcie taką skórkę gdzieś blisko roślinki, żeby ta skórka dała roślinie witaminki i siłę do wypuszczenia przepięknych kwiatów. To taka mała podpowiedź dla Was. Słuchajcie, ja sobie idę zabezpieczać dalej moje róże w innej części ogrodu. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć, hej!